lubelskiego węgla KMZ i SZKS ROW Rybnik, a będą nimi w kasku czerwonym Mateusz Łukaszewski, w kasku niebieskim Arkadiusz Matej, to zawodnicy lubelskiego węgla. Natomiast ze strony SZKS ROW Rybnik pojadą w kasku niebieskim Kacper Woryna i w kasku żółtym Dawid Tomek. Kask czerwony Mateusz Łukaszewski, kask biały Kacper Woryna, kask niebieski Arkadiusz Matej i kask żółty Dawid Tomek. Wyścig trzeci. Arkadiusz Matej za dotknięcie taśmy zostaje wykluczony. A zatem wyścig trzeci odbędzie się w trzyosobowej obsadzie. Mateusz Łukaszewski, kask czerwony, kask biały Kacper Woryna i kask żółty Dawid Tomek, ponieważ drużyna lubelskiego węgla KMZ Lublin nie ma zawodnika rezerwowego, zatem nie może być zastosowana tutaj w tym wypadku zmiana. Przy nazwisku Arkadiusza Madeja za to widnieć będzie za ten wyścig literka T, oznaczająca dotknięcie taśmy. Zatem lubelski węgiel KMZ Lublin tylko z jednym zawodnikiem na starcie do powtórki wyścigu trzeciego. Będzie nim Mateusz Łukaszewski, kontra Kacper Woryna, kask biały i kask żółty Dawid Tomek, to zawodnicy SZKS-u ROW Rybnik. Dosyć ciekawą walkę mogliśmy obejrzeć w pierwszej połowie tego wyścigu pomiędzy Mateuszem Łukaszewskim i Kacprem Woryną. Ostatecznie pierwszy na mecie Mateusz Łukaszewski, on zdobywa 3 punkty, a te punkty zdobył w czasie 70 sekund.